Rozdział szósty. Dokąd poszedł luby twój, o najpiękniejsza z kobiet? Dokąd zwrócił się luby twój, abyśmy go szukały z tobą? Luby mój zaszedł do ogrodu swego, między grządki balsamu, aby pasł w ogrodach, a zrywał lilie. Jam jest lubego mego, a luby jest mój, on, który pasie między liliami. Pięknaś ty, przyjaciółko moja, jak Tchyrca, urocza jak Jerozolima, groźna jak pułki pod chorągwiami. Odwróć oczy twe ode mnie, bo mnie trwogą przejmują. Sploty twoje jako stado kóz ześlizgujących się z Gileadu, zęby twoje jako stado owiec, które wyszły z pławiska, z których każda bliźnięta rzuca, a żadna nie roni, jako płatek granatu skroń twoja spoza zasłony twojej. 60 jest żon królewskich, a 80 nałożnic, a panien bez liczby. Jedna tylko jest gołąbka moja, moja czysta. Ona jedynaczka u swojej matki, wybranka swej rodzicielki. Widziały ją dziewice i szczęsną nazwały, królowe i nałożnice, a sławiły ją. Któraż to jest, która spogląda jako zorza poranna? Piękna jak księżyc, czysta jak słońce, groźna jako pułki pod chorągwiami. Do ogrodu orzechowego zstąpiłam, by napawać się świeżymi pędami doliny, aby zobaczyć, czy rozwinął się winograd, czy rozkwitły granaty. Nie zmiarkowałam, że mnie pożądliwość moja uczyniła jako zaprzęgi Aminadaba.